witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcineczek. Dzisiaj pewnie więcej będę przerabiał tych surowców, żeby zarobić coś, tak mi się wydaje, niż się skupiał na kopaniu. Ej, serio? Myślałem, że miałem pełne torby. No dobra. Chyba, że mnie cofnęło. Zdawało mi się, że mam pełen samochód i ten. I pełen plecak. Dobra. Może mi się wydawało. I to na pewno był taki statek? Dziwne. No dobra. Jedziemy z tym koksem zatem. Dzisiaj na mopie trochę pracowałem. Znaczy sprzątałem w pracy. Normalnie jak znalazł. W sensie nagrywam ten odcinek w piątek wieczorem, żeby był w sobotę na 10:00. Jeżeli rozkładu nie pomyliłem. A więc dlatego tak mówię, że dzisiaj. Jak tam? To jest co? Zardzewiała stal. Może trzeba właśnie blokowywać te skrzynie czy coś. Prawie. Bardziej na środku? Serio? Nie. Dobra, tak. Aj, drewniana skrzynia. I co my tu mamy? Nie wiem, co mieliśmy. Dawaj motek. Skrzynia idzie się kochać. Zardzewiałe żarliwo. To chyba za bardzo mi w tym momencie niepotrzebne. Chciałbym się skupić na tych droższych rzeczach. Palnik. Mieć żeliwo. To co to było? O, stal chyba jest ok. Kurde, no serio, mam jakieś takie wrażenie, że mnie cofnął safe. Chciałbym się mylić, ale... Nie pamiętam, co ostatnio nagrywałem. Ale byłem przekonany, że jesteśmy załadowani towaresem i będzie zabawa w przepalanie i zarabianie kasy. Chciałbym ten statek dzisiaj rozebrać na tyle, ile mogę w takim wypadku. Zarobić jakąś kasę, zobaczyć, co jest wymagane do ulepszenia warsztatu chyba. Nie, sklepikarza muszę ulepszyć. Jakby to nie brzmiało. Żeby lepsze narzędzia mieć. Bo bez tego to nie pójdziemy za daleko. Serio, nie w tą stronę? Kurde. Dobra. Co masz dla mnie? Okej. Ze skrzyni mogłoby te złoto wypadać czy coś. Mieć zartywiała stal. Pamiętam, że niebieski był coś fajnego. Dobra. Kurde, tak... Jak to mówią na marginesie czy tam off-top. Dzisiaj zauważyłem, że premiera tego Baldur's Gate'a trójeczki na Xboxie. Teraz mam rozkminę, czy kupić na Xboxa, czy... Bo tak planowałem, patrząc po, jakby to powiedzieć, po osiągach, jakie osiąga ta gra, że tak powiem, na PlayStation 3, na PlayStation 5 oczywiście, kupić tą grę po prostu tak jak trzeba na peceta. Ale tak, kurde... Miłośnik konsol. Wolałbym na konsolę kupić. Trochę po cichu liczyłem, że może jest tak zwane Play Anywhere, czyli że jest na Xboxa, mam jednocześnie też i na peceta. Ale nic takiego mi się nie wyświetliło. No otwórz to. No widzę, że jakaś trudniejsza ta skrzynka jest. Co tu dostałem niby? Serio? Ow!
jaki kalibra. Tyle się naotwierałem, oni ołów mi dali. Chyba jaja se robią. To przynajmniej jakieś złoto powinno być czy coś. Panie. To nie. Tego nie rozwala. Właśnie muszę sobie młotek ulepszyć. Wziąłbym te kałuże, pozbieram, bo z kałuży oleju się najłatwiej robi benzynę albo naftę. Easy money. Jeden olej tu, jeden tu i mamy jedną beczkę nafty bardziej. Kurde, też tak nazbieram tych niebieskich surowców, a do nich też trzeba wykorzystywać miedź na przykład, albo taką stal zardzewiał. A może tym razem będzie coś ciekawego. Okej. Serio? Tyle się człowiek naotwiera, a oni nic. Stal, benzyna. Dobra. Kurde, zapominam korzystać z tego super uderzenia właśnie, jak teraz to zrobię. Jedno uderzenie i zabiera połowę energii. Beczce. To jest taka ta walka moja z beczką. Ile jeszcze tego pomieszę? Level zdobyłem, zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że wszystko... Jak to mówią? Ej, co ja robię? Zaraz, bo mam jakąś pomroczność jasną. Aha, tego się nie da. Dobra, fajnie. Ale zobaczmy sobie umiejętności. Na 100% miałem wszystkie torby odkryte, tak mi się wydaje. Tu nie. Tu by tam sprintował. Nie, to chyba wygląda, że... Codziennie dwa materiały mają o 50% wyższą cenę. Uuu. Dobre. Tylko jeszcze trafić na te materiały. Dobra. Skorzystajmy zatem. Czyli tak po umiejętnościach wykupionych raczej mnie nie cofnął save. Raczej. Chociaż zdawało mi się, że to przepiłowywałem. Dobra, co my tu mamy? A jeszcze mam punkty jakieś? Nie. Czemu mi napisało 32 plus poziom? Mieć żeliwo. No dobra. Pobawmy się trochę w przecinanie. Tak sobie to lubię, bo nie widzę tej białej kropki na białym tle. Tam, gdzie mam przecinać. Ale przepalać w sumie. Może tu trzeba używać tej... O, tu tylko z jednej strony było? Fajnie. A, tutaj właśnie nie mogłem tego podnieść, bo miałem pełny plecak. Nie kumam tego. Tego nie zrobię, gdyż mam za słabe ten. W sumie trochę miedzi by mi się przydało, ale... Nie ma w ogóle miejsca? Idziemy. Gdzie bryka stoi tutaj? No idź. Czemu nie chcesz przeskoczyć? No, będę po drabinie schodził. Chyba ich pogięło. Dobra, i tu mamy już na fulla brykę. To wracam trochę tej miedzi.
rozwalę. Wydaje mi się, że ta mieć mi się tam przydaje do czegoś szczególnego. No, koleś, dajesz. Pięknie. Chociaż profesjonalista to tak robi. Zastanawiam się, czy jak tnę to przy krańcu, to więcej mi tego wypada, czy to bez znaczenia. Nie wiem. 4 to 4. Dobra, tutaj zrobimy właśnie ten myk. Tak. Przykuc. I drugie. I o to chodzi. Teraz powiedzmy, że z przykucu tutaj. Wyprost. I od razu jest lepiej. Się zamiedziuje normalnie. I dół. I proszę Państwa, prawa strona, jak on podchodzi do tej prawej strony, jak on to robi. Okej. Okay. O, w sumie się ścienia. Nawet bardzo intuicyjnie mi się ta lornetka. Latarka włączyła. Lornetka. Pięknie. Okej. No chodź do góry. Dobra, zapal tą latarkę. Idziemy w miedź. Będziemy miedziowym potentantem. Potentantem. Kurde. Jak ja ten. Dzisiaj słowa mi się przykręcają. W sumie, nie wiem, czy jest się czym chwalić, ale cały tydzień byłem na pierwszą zmianę. Dzisiaj o 7 wszedłem do firmy, a o 19 wyszedłem. Normalnie 150% normy chyba wyrobiłem dzisiaj. Ale co zrobić? Ej, piła mi się kończy, halo. Ale lipa. Powinienem częściej z tej super umiejętności korzystać, bo widzę, że prawie się nie zużywa. No dobra. To zasadniczo nie ma co piłować już. Co tutaj było? Co tu? Żeliwo. O, w sumie żeliwo mi się też przydało. No i kurka wodna, nie widzę. Tego. Ustrojstwa. Muszę zgasić ono. No w sumie teraz też nie widzę. Dobra. Tutaj byłem, ale... O, tutaj coś zostawiłem. Fajnie. Gdzie mi jeszcze nie było? Tu nie ma jakiegoś, nie wiem, wejścia czy coś? Stal, benzyna. Dobra. Wal Stefana. Wal! Wziąłem mopa, kurde. Amator. Dobra. Czy coś jeszcze tu zmieści? Miedzi to mamy. Chyba tyle, nie? Dobra, idziemy się tym razem pobawić już w przetapianie. Ryka tu na dole? Te. Skacz. Józek, nie daruję ci tej nocy. Taka piosenka była kiedyś. Chyba Bajm śpiewał Kozidrak. Coś tak, tak mi się kojarzy. Ta. Józek, nie daruję ci tej nocy. dobra. Jesteśmy na miejscu. Wysiadamy.
Mamy coś w warsztacie? Coś mamy. Okej. Teraz wypadałoby zobaczyć... Zaraz, tego się ulepsza? Kolesia? Nie. Co trzeba, żeby ci pomóc sklep ulepszyć? Oprócz tego, że 4,5 tysiąca muszę skądś wytrzasnąć. 20 stal niestopowa. Stal niestopowa. Co to jest stal niestopowa, panie? Stal niestopowa. O, to najłatwiejsze. Czyli potrzebujemy zardzewiałą stal. Oczywiście nie mam, bo nie zbierałem. Po czemu miałbym zbierać? I po prostu zwyczajną miedź, no dobra. Miedzi to umieć i dostatek. Czyli zardzewiałą stal, coś zebrałem. O, w cholerę nazbierałem. Wiedziałem, że się zemści to na mnie. Zbieranie ten, zwyczajnych tych, no dobra. Tak czy siak zrobimy naftę, czy coś w tym stylu. Tu mamy rurki. Już jesteśmy pełni. Dobra. Uzupełniamy tym. I żeby to zrobić, trzeba tysiaka i nadmuch na jeden. Tysiak obecny. Nadmuch na jeden. Dobra. Ciekawe, ile tego podniosę. O, wszystko podniosę. Dobra, trzeba... A nie, tutaj mam. A, nie kochany, dobra. Czyli tykuś, tykuś. Przecież tu mam zardzewiałej stali pod dostatkiem. Dobra. To się, kurde, naprzetapiałem. Zaraz, zostawmy te niebieskie rzeczy na razie. A zajmijmy się zbieraniem tego, czyli... to tutaj styknie chyba, nie? Jedziesz. Leć, leć, leć. Ty no, podnieś to. Serio. Dziękuję. Ile my tegoż mamy? Kasy my w ogóle ile mamy? 3,5, dobra. Chcę się jeszcze tym statkiem pobawić. Czyli mamy 15, 16, 18, czyli zabraknie. Ale zróbmy to tak. Serio? Nie można... Kurde. Chciałem to posegregować. Przenieś mi tutaj. Serio? Nie da się tego... porządkować jakoś, tylko mogę jakby miejscami zamieniać? No dobra. Portułki pełne wina. Moja wina. A nie, mam jeszcze tutaj. Kurde. A, bo ja nie podniosłem wszystkiego. dobra, pytanie tylko, czy... to mi się nie przyda jeszcze do czegoś innego. Zasadniczo bym zrobił tak. Lećmy. Okej. Czyli teraz będziemy mieć już komplecik z tego, co widzę. Czyli możemy na przykład zrobić... Co jest? Czemu to się zaznaczyło, a ten... Nie wiem, kurde. Co to jest? Dobra, chciałem sobie posegregować, ale... W sensie poukładać, ale nie potrafię tego okiełznać.
Dobra. Dołóżmy to jeszcze. Czyli mamy 20 stali niestopowej. On chyba chciał 20 dokładnie. 20. A stali niestopowej teraz 10 mosiądzu. 10 mosiądz, proszę państwa. Mosiądz to jest... To jest to? Ta. Rurka zwykła, rurka niebieska. Dobra. Dajmy to tak zatem. Okej. Nadwyżka wraca. Czyli potrzebuję... A aluminium. Aluminium mamy trochę, dobra. W sumie o nabryce to już... Ile tu mam aluminium? Dobra, chyba nie zabraknie mi teraz tego. Ciach, ciach, ciach. O, w sumie... Dawaj. Aluminium. Dobra. I to musimy ustawić 500. 500. Wracamy na 500. 500. No traf. Nadmuch 1. Lecimy. Czekamy na towar. Pięknie. Czy się ta jedna zawsze musi się nie chcieć podnieść? I tego, kurde, chyba 10 było, nie? Kolego? 10, tak. Gdzie mi ten słupek? 10, 10, 10 osiągnął. Okej. Teraz robimy, z tego co widziałem, wiem co to jest, ale muszę zobaczyć. Znaczy wiem jak wygląda, ale nie wiem co to jest dokładnie. Staliwo 10 sztuk. Co takie ten, nie jest trudne. Staliwo to jest, to rozumiem, tak, tak. Niebieska i żeliwo, tak? Czyli to i niebieskie. Niebieskie to chyba. Tak się mi wydaje. Czy się mylę się? Zobaczmy jeszcze raz. Staliwo. Stal. Stal i żaliwo. Szkoda, że już nie podpisuję, co to jest. Dobra. No ale to jest to. 1500 i nadmuch na 1. Okej. Okay. O. 1500, nadmuch na 1. Jedziesz. Ile mam tego? 10. 15. Okej. Okay. A i ty hajsu chciałeś, koleś? 4,5. Kurde. 10. Dobra. To idę odłożę, resztę sprzedam, jak poprzetapiam na coś fajnego. Czyli 10 tego. I tym możemy się bawić, rozumiem.
tego miałbyś chyba 20, więc chodź tutaj, stal niestopowa. A, tak nie podniosę. Dobra. Zobaczmy, co możemy zrobić. Mamy niebieskie, mamy żeliwo. Mamy. Czy można więcej tego zrobić? A z podwójnego niebieskiego można zrobić. To jest warte 39, a to 51. To może to zróbmy. Dobra, wypadł mi z tym. Chodźmy tutaj. Idę zobaczę. Coś mamy tego niebieskiego? Tu już nie ma niebieskiego zasadniczo. Bieda. A tutaj jest trochę niebieskiego, dobra. Trochę. Co ja mógłbym to odłożyć? Nie wiem. Niebieski. Tak. A niebieski na niebieski 1000 i dwójeczka. Mamy 1000. Mamy dwójeczkę. I kręcimy korbką. I to było typowo na sprzedaż. Co ty oferujesz w dobrej cenie? Co to to jest? Stop żeliwa, ja tego nie potrafię. U, ale staliwo, dobrze płacisz, rozumiem. Butelki po 28. Dobra. Czyli tak, to lecimy z koksem. Co ja zrobiłem? Hartowaną stal zrobiłem? Nie mam pojęcia. Chyba ta. Nie chcę za bardzo sprzedawać, bo nie wiem, do czego mi się to przyda. Czy niebieski tak jest tym niebieskim, to nie. Możemy beczuszki porobić, dobra. Jedna beczułka tutaj. Druga tutaj. Okej. Mamy jeszcze beczkę gdzieś? Beczko, ty moja, beczko. Beczki niebieskie. Co mi po tych beczkach niebieskich? Chyba na razie tylko... O, flaszkę pójdę sprzedać. Czy my coś możemy z tych niebieskich coś porobić? Niebieskie beczki mi się w tym momencie do niczego przydają. Dobra. Idziemy zhandlować. Drogi kolego. Benzynkę. Proszę bardzo, tanio benzyna. Panie, prosto z Orlenu. Okej. Okay. I tutaj to ustawiamy na 500. I jedyneczka. Idę sprzedaj, bo plecak mam mały niestety. Nafto. Okej. Co tu następnego możemy zrobić? Jeszcze. Beczka zostaje. Niebieskie z tym możemy porobić i będziemy mieć coś takiego. A to te fioletowe mogę sprzedać zasadniczo. Tak, tak wygląda. To tylko... Dobra, idziesz z tym. 500, to w sumie tak jak jest teraz, tak? 501, dobra.
czyli pykuś, 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 pykuś. Mam nadzieję, że nie sprzedam za dużo, bo będzie zabawa. 6000 mamy, zaraz poziom wpadnie. Dobra, doładujmy się tym. A, butelki miałem mi sprzedać, dobra. Butelki są na to. Ej. Chciałem powiedzieć na topie. Okej. Nowy poziom, proszę państwa, jak on to robi? Zarządzanie. To chyba nic ciekawego. Ładunki wybuchowe. Kiedy ja mogę mieć... Pewnie jak warsztat lepszy zrobię? Ja w ogóle mam warsztat, czy to chodzi o piec, bo nie. Dobra, nieważne. W sumie się głupotami zajmuję, ale widzę, że możemy mega mopa odpalać. Jakoś tak mi średnio to leży. Cena wytrychów, szybsze chodzenie, odblokowuj zamki. Mistrzowskie? Dobra, może trzeba wziąć tak. Okej. Okay. I czy my tu chcemy się pobawić? Niebieska rura z tą rurą. Daję tą rurę. dobra, to mamy tak. I miedziana rurka. I miedziana, proszę bardzo, i miedziana. O, a jest, proszę bardzo. 500 na 1, tak, jest, jest. Dajesz. I idziemy zhandlować, proszę państwa. Pyk, 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 pyk. Chromu nie sprzedaję. Sobie odłożę. Zaraz mi pociągnie kasę pewnie za statek. A i co my to możemy zrobić jeszcze? Chrom sobie odłożę. Samochodu chyba coś jeszcze zostało. Co my jeszcze możemy tutaj dodać do pieca? Mamy żeliwo. Żeliwo się przydaje z niebieskim. O, idealo. Proszę bardzo. Tu mamy 1000 i dwójeczka, czyli wszystko o oczko wyżej. Proszę bardzo. Pięknie. Oś, Szczepan. To nawet jest w dobrej cenie. Dobra. Walimy to w tym momencie. 600. Idziemy unowocześnić sklep. Bo on se sam nie da rady unowocześnić. Tego było 10, tego było 20. Tego było chyba 10. Nadzieję mam taką. Siemandero. Proszę bardzo. Mamy, mamy. Czary mary. I będzie piękny pawilon. Proszę bardzo. Piła spalinowa 1300. Młot przemysłowy. Mop, kurde. Właśnie, gdzie jest młotek jakiś lepszy? Halo. O, i są ładunki wybuchowe. Tego... Brak narzędzia do niszczenia tego wielkiego kawałka metalu. Kolejny irytujący zamek do otwarcia. Nie ma problemu, użyj materiałów wybuchowych, aby wszystko wysadzić. Kiedyś na pewno. Młot, czyli pół tytanowy, panie. Aha. Tylko tak, pójdę teraz, wszystko sprzedam. A nie wiem, ile ten statek kosztuje.
mieć. To możemy sprzedać to od ułamki srebra. Dobra, zobaczmy. O 8 mi statek zwieje, bo nie będę miał kasy na zakup i... Ej. Do handlarza, panie. Dobra. No to powiem szczerze, że... Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. Aj, młotek. Na młotek mi starczy, ale jak kupię, to mi statku nie da. Dobra. Na razie się wstrzymamy. Odnowimy, żeby statek nam nie odpłynął, czyli mamy kasiorkę i wracamy. Spróbujemy szybko ten dorobić na ten młot i wrócić jeszcze w dzisiejszym odcinku i kupić młotek. Będzie kites. No, a statek z automatu przejdzie na kolejny odcinek. Myślę, że będzie w porze. Zbiliśmy, dobra. Co ja chciałem? Tu nic nie rozwalimy. Tu nie mamy palnika. Tu mamy miedź i żeliwo. No, okazało się, że... trzeba przepalić. Dobra. Zgaś latarkę, bo nie widzę. Piły nie kupiłem. Mam zużyte ten. Kurde. Nowego tego brzeszczotu czy tam czegoś nie kupiłem. Jaka lipa. Dobra, widzę, że muszę to zniszczyć najpierw. Okej. Kałużuj się. Jakiś kokosów z tego... tej benzyny nie ma. Tak wychodzi. Tutaj mamy... Dobra. Przepalmy, czy tak to powiem. Okej. Kolejnego. Wal młotkiem, nie mopem, człowieniu. Okej, pykuś, pykuś, dobra. Tak, będę miał ten młotek tier 3, to chyba takie coś to jednym uderzeniem będę rozwalał. Takie mam przeczucie. O, to bym się, do tego bym się dostał. Dobra, ale cierpliwości. Nowy młotek jest w drodze. Dobra. Pięknie. Szczęśliwy łup. A gdzie to się uderza? No, w sumie taki słupek jest na dwa strzały, z tego co widzę. A weźmy, uderzmy w nietypowe miejsce. Trzy strzały, dobra. Czyli jak uderzamy w odpowiednie miejsce, to są dwa strzały, tylko pytanie, czy ja szukając tych miejsc, żebym tego nie rozwalił. Pewnie ta. Proszę bardzo, kałuża została, a ja nie widziałem. Serio? Aha, dobra, widziałem. Tylko nie mam mopa do tego.
A jak się nie ma mopa, to nie ma chłopa. I czemu ja złożyłem super uderzenie na takie coś? Plecak jeszcze mamy pusty w miarę. Fantastisz, tamtego nie rozwalę. A tu jeszcze ciekawe, kiedy pierwszy statek rozbiorę tak do końca. Może to najmniejsze już bym dał radę. Może. Dobra, teraz beczułki. No, w sumie beczki też są na dwa strzały. W dobrym miejscu oczywiście. Coś do otwarcia będzie. Dobra, zobaczmy. Oto początkujący. Serio? Dajesz, panie początkujący. W sumie nie wiem, po co te skrzynie rozbijam. Może to się zalicza jakby do ogólnego zniszczenia, rozebrania statku. Kurde, jakoś tak sobie przypomniałem, że na dniach druga część tej gry wychodzi. Co prawda na PC-cie, na PC-ty, na konsolę, ale widziałem zajawkę. Brak miejsca w ekwipunku, serio. Dobra. Dobra. Chodź ty mój samochodziku piękny. Szkoda, że nie można jednym przyciskiem przewalić wszystkiego. Albo ja o tym nie wiem. Psa. Dobra. Zbieramy. Łotek w ruch. I buch. Okej. Trochę żeliwa poleciało. O. A ja... Tu mnie nie było? Serio? Co od tej strony mi nie wchodziłem? Oki. Karton. Rezerwacja płacona. No wiem, wiem, no co zrobię. Tego nie, a to tak. Dobra. Palmy zatem, głupa. Okej, teraz. No dajesz, dajesz. Nie mamy całego dnia. W sumie zaraz trzeba by kończyć. Ale chciałbym koniecznie dzisiaj ten ulepszony młotek zrobić. Kupić. Uważaj, co było. Aha. Tu był jakiś safe mistrzowski, czy mi się wydaje? Mistrz. Prawie, prawie. Dlatego chyba jednego punktu mi zabrakło, żeby to móc otworzyć. Się mi tak wydaje. Tutaj chyba nic. To zostało. Pora pamiętać o tym sejfie. Że on tu jest. Proszę bardzo.
jedno uderzenie. Ile jeszcze torby mam? Wolnej. Też jednego, albo dwa rodzaje surowca zbieram. Dobra, co my tu mamy? Dobra, opracujmy znowu. Do tego paliwka mamy, więc spoko. Nieźle. Okej. Superos. Dobra. Że tak powiem, w 50 minucie nagrania lecę młotek kupić i zakończymy. Czyli jeszcze około 4 minut. A, żeliwo. Tylko jedna z tego? Się nie opyla tego rozwalać. Trochę więcej wyleciało, niż opisane było. Okej. Uderz młotkiem mocy. O, tutaj nie zebrałem. Też nie miałem pełne torby. To trzeba pewnie roztegować. O, mamy level, dobra. Rozumiem, że możemy sobie wytrychy kupić. Tak zwany mistrzowski mieć. Dobra. Zobaczmy, co w tej skrzyni mistrzowskiej. Zakładając, że ją otworzę oczywiście. W sejfie w sumie. Jak to idzie? Zakładam, że to jakoś co milimetr trzeba przesuwać. O, proszę bardzo. I co mi tu wyleciało? Odłamki złota. Ulala. Mogę rozwalić? dobra. Musiałem ten wytrychem otworzyć, ale już młotkiem, jak otworzyłem, mogłem rozbić cały ten. dobre. Śmieszne nawet. Znaczy śmieszne, bo się uśmiałem. trochę takie to mało logiczne. Uważa się. Po co się wytrychem bawić, jak mogę młotkiem ten sejf rozwalić? W takim wypadku. Co towar bym w środku? Aj, zepsuł. Dobra, idziemy z tego statku. Jak mi się uda zeskoczyć oczywiście. To takie łatwe nie jest, jak się okazuje. Chyba, że mam miejsce jeszcze w tym. Nie no, dobra. Idziemy. Idziemy. Bo przerabiam tyle surowców, żeby na ten młotek. Młotek chyba 3600 mi się wydaje. Chyba. Dobra, zobaczmy, co możemy zdziałać. W sumie te sztabki, odłamki złota sobie to zbunkruję. Aj, może coś po prostu prostego, czyli to. To mi się już... To zasadniczo tylko do jednej rzeczy mi się przydaje. Tak naprawdę. Do miedzi. I tyle. Nie mam w ogóle tej miedzi? Czy tak nie bardzo?
coś tutaj jest. Nie no, to widzę, że tego żeliwa to na maksa pojechałem. Znaczy się... zardzewiałej stali. Dobra, idziemy tak do pełna. To mamy 1001. Dobra, jest 1001. Ale wyleciało i nawet nie mogę podnieść. Widzę, że dzisiaj na dniówce rządzi stop tytanu, kwas odporna, nie, to nie mam tego. Stal niestopowa. Aha, czyli to rozumiem, że na żółto mi zaznacza ten bonusowy, jakąś kasę z tej mojej umiejętności. Stal niestopowa, proszę bardzo. Tak całkiem przypadkowo zrobiłem. Proszę bardzo, ale proszę. Dawać hajsy. Kurde, 315, serio. Jakoś tam za dużo to tego nie było. Aj, mieć albo nie mieć. Jak on się powoli odwraca. Ej, ale tak na dobrą sprawę to widzę, że... ja nie mam miedzi już. Tylko tyle, co wrzuciłem tak naprawdę. Szkoda, że to się nie przydaje dalej. Znaczy, do czegoś innego jeszcze. Zasadniczo teraz jak tego nie mam, to równie dobrze mogę iść to sprzedać. Znaczy mógłbym je... chociaż nie, dobra. Poświęćmy się jeszcze. Pójdę miedzi trochę, zrobię tylko sobie brzeszot, czy tą szlifierkę naprawię. A, w sumie zapomniałem, że mogę ten. Czy już tego nie mogę? Dobra. Umiało być szybko. A ja zawsze jestem bardzo szybki. Jak się tu biega? Potrzebuję trochę miedzi. Oczywiście jak potrzeba, to nie widać. Miedzi. Okej. Z tego jeszcze dwa wypadną? Serio? To może jednak warto przy samej krawędzi to dziabać. Może. O, proszę bardzo. Ile miedzi leży. Tylko trzeba się schylić. Dobra. Miedziu, miedziu. Prawie jak ten. Mieciu. Mieciu? Gdzie jesteś? Serio? Dobra. Lecimy. Dorzucimy do pieca, kupujemy młotek. Można zakończyć ten jakże przepięknie cudowny odcinek, którym dwie rzeczy de facto ulepszyliśmy. Jakby nie patrzeć.
Dobra. Okej. Czyli tak, to. Starczy mi w ogóle na ten młotek? Czy tak nie bardzo? Daj mi motek, yo. Dobra, mamy super motek tytanowy, żaden złom nie przetrwa uderzenia tego młotka. Młota w sumie. Dobra. Zostałem 240 zetami. Proszę bardzo, ale młotek jest, panie. Jak on wali ten. Okej. Okay. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. A ja... będę uciekał. Może w następnym odcinku, jak rozbiorę ten statek, pomyślimy i barak dla pracowników zrobimy. Zobaczymy. Jeszcze tyle statków do rozebrania. No i uciekam. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Hej!